Witam serdecznie. Kolejny piątek, kolejny stream demek, które mam na Steamie. Przynajmniej stream demek, które się, słyszalny uśmiech, które się nadają do pokazywania na YouTube. Kolega Tadeusz, dobry wieczór. Demka na Switch się skończyły. Wszystkie, które miałem ściągnięte, które mnie interesowały, już udało się pokazać. Uszanowanko, sekretmanie złoty. Wszystkie te demka, które miałem na Switchu, już udało się pokazać. Prawie wszystkie demka, które mam na Steamie, też już udało się je pokazać. Zostały trzy. Na dziś zostały trzy. I przypuszczalnie zostanie troszkę czasu, nie wiem, 20-30 minut może, więc pomyślałem, że te ostatnią, prawda, około połowy streamu, drugiej połowy przeznaczę na sprawdzenie, co to jest Final Fantasy VII Ever Crisis. Gra darmowa, niestety gacha. Nie żebym był jakiś radykalny, ale uważam, że gry gacha są dla osób psychicznie chorych. Dużo bardziej ode mnie w sensie. Ale no sprawdzimy, co to jest, jak za darmo można sprawdzić. Pierwsze demko, które chcę pokazać dzisiaj, pierwsze z trzech, Iron Conspiracy. Żelazna. Gdzież to jest? EFGH i... Ups. Nie ma. Gdzieś ja to miałem. Zobaczmy do sklepa. Iron Conspiracy. Myślałem, że byłem pewien, że to ściągnąłem. A Sword Haven. Okej, dobrze. Zaczyna się na S. Źle sobie zanotowałem. Sword Haven Iron Conspiracy. W ten sposób. Oczywiście kolega Mortym z kanału Mortismal Gaming. Gram w gry gacha. No to niestety jest twój problem. Kiedyś próbowałem nawet grać w gry gacha, która miała jako nagrodą w tej grze za postępy były scenki na natury przyrodniczo-poznawczej, że tak powiem. I nawet to mnie nudziło. To jest bez sensu. To jest może gry na poziomie, nie wiem, zwierząt domowych, coś takiego. Countless eons have passed since our ancestors traveled to the promised land from the land of Calamity. Eons still have they wandered, aimlessly. Z nienacka Biblię nam odczytują. Tak jest, smoczy Mojżesz. Starsi bracia w wierze. United by faith, great rulers of the past founded petty kingdoms into the mighty Kudonian Empire. A new center of civilization and a launching point for many voyages of exploration and conquest. To jest całkiem ciekawe. That is how the barbaric land, later dubbed Nova Draconia, was discovered, and in it the magical Balta ore, the world's only source of pale iron. Taką brodę mieć, to bym chciał. Strength and temper. A century later, Nova Draconia has been crowned by the port city of Swordhaven, and at least partially tamed. But this land of mystery and danger yet calls to the adventurous souls from every corner of the known world. It is with one such adventurer that our tale begins. Rzeczywiście całkiem ciekawa, alternatywna historia tego świata fantasy. W dość krótkim okresie pokazano nam, powiedziano całkiem sporo. Demeczko, emotki. No, jak w każdej grupie, tak samo w każdej grupie zawodowej są i fajni ludzie, i ludzie niefajni, to w każdej grupie również giergacza pewnie są rzeczy, w które da się grać, jak i tylko tych rzeczy jest niewiele. Tak samo jak MMORPG. MMORPG też mnie nudzą niesamowicie, a pewnie gdzieś tam jest jakieś, które by mnie wciągnęło, ale egal. Okej. Ojej, ujawnili, zostałem
zdoksowany. Moja karta graficzna została ujawniona. Seks. Bardzo rzadko. Dobra, losowo, puk. Dobra, nie będzie chłop. Lockę, niech będzie lockę. To jest RPG chyba. Dawaj power, dawaj malina. Mieczykiem. Dobra, jeszcze raz puk, siup. Nie wiem, o co chodzi. Co to jest? No piękny jest. Wygląda trochę jak Askeladd z Vinland Saga. Yes. Yes. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No, w tym tygodniu miałem szczęście, ponieważ jutro rano chcę przejść finał wątku głównego Yakuza 3, więc w tygodniu miałem czas, żeby pograć trochę w Baldur's Gate 3 i przypomniało mi się, jak to jest fajnie grać w izometryczne. Płonie ognisko w lesie. No, mówią za Baldur's Gate, czy też o innych. Płonie ognisko w lesie, chociaż to nie jest las, bardziej ja plaża. Jest panienka. Dużo czytania, okej, okay, dobrze. To akurat w RPG-u to jest pożądana sprawa. No, panienka szuka przygody, żeby nie znalazła więcej niż na ile się pisała. Saty. Magnifik. Z Francji jest, no jest. Okej, w miarę sensowne są te dialogi. Przy okazji tutorial to jest jakiś. A nie wybrałem portretu, no to... Okej, to wszystko wygląda sensownie. Let's do it. Ten głos, który wybrałem, jest do bani. Powinienem więcej grać w tego typu gry, czyli RPG klasyczne, nie japońskie, i pod inwentory powinno być. No to... cholera... Aha, dobra. Pięknie, take all. Koleżanka tu chyba chce walczyć metodą na Tadeusza, czyli z dystansu. To cygan jakiś. No chyba z kolczykiem w uchu, łe. Lots of loyalty for a hired gun. Klepie nas i mruga do nas okiem, no. To tak jak w Dragon's Dogma 2, jeżeli masz wszystkie twoje pawns, wszystkie twoje pionki, wszystkie twoje postacie w drużynie, to faceci, to oni zaczną komentować. Co?
Trochę mnie zdenerwował ten osobnik. Kolejna panienka. To jest ruda i z przepaską na oku. Robić to i owo nim nie powieszą. Metoda na Tadeusza. Śmiechy śmiechami. Ale przypominam sobie właśnie Baldur's Gate 1 i 2. Najlepsza metoda to reszta drużyny ma łuki, najszybsza postać drużyny wyciąga pojedynczo wrogów z mgły wojny, biega naokoło, wróg goni tę najszybszą postać, a reszta próje, zabija go z łuku. Najlepsza metoda. No chyba, że teren nie pozwala, albo wróg jest sprytny, albo jest dużo wrogów, ale często działa. Okej, okay, no to jest... To się kwalifikuje na screena. Kobieta natychmiast się zapomina. Historia mojego życia. To jakiś żebrak. A nie, to bardziej wygląda jakiś... Z Indii chyba. To jakiś waryjot. Pewnie głosował za utrzymaniem zakazu aborcji. O, tak jak Jaś Fasola w tym sketchu. Dobra, z tym dziadem wynośmy się stąd. Może we dwójkę dojdziemy. Generalnie jest wszystko to, co bym chciał wiedzieć. O, grzyba zebraliśmy, nie wiem co to było. Nie, liść jakiś. Rzucić się na Baldur's Gate'y, tak. Zobaczymy jak daleko, dobrze, mam pojęcie co to za gra, wygląda interesująco, zobaczmy jak mi się, jak daleko uda mi się dojść samemu. Prawdopodobnie niedaleko. Myślałem nawet nad zrobieniem let's playa, żeby zrobić sobie, przypomnieć sobie Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, ale czy ja wiem, to są długie gry. Nie pamiętam ich za wiele i wątpię, żebym miał cokolwiek do powiedzenia nowego niż to, co zostało powiedziane już do tej pory przez ludzi, którzy znają tę grę dużo lepiej. Te gry dużo lepiej. To jesteśmy w Australii. Jezuśku. Wiem, że zostawiłem towarzyszkę, co to? Arigatul. To jest jakiś? You can count on me. Dobra, wiemy o co chodzi, gra jest ok. A zanim wyjdzie, to jeszcze jeszcze trochę. To jeszcze eony mi. Albo zróbmy tak, nie dodajemy na wishlistę. Jak kolega Mortym jakąś pozytywną recenzyjkę strzeli tego za parę lat, jak to wyjdzie, to wtedy będziemy działać. Myślałem może bardziej w takim wypadku jak nie Baldur's Gate, to może Planescape Torment, ale o tej grze miałbym już więcej do powiedzenia. Na przykład, że nie jestem jakiś jej wyznawcą, ale to... Dobrze, The Kinderman Remedy. Nie wiem, czy ta gra się nadaje do pokazywania, bo tam pewne rzeczy są dość podobno mroczna, dość sadystyczna wręcz bym powiedział gra. Tak według opisu przynajmniej, na ile to jest reklamiarstwo, a na ile prawda, to nie wiem. Wracając do Baldur's Gate'ów, tak jak mówię, mity... Na czerwono nie czytamy tego. Nie ma settings, no troszkę nie fajnie. Jesteś sure? Jestem sure. Musisz kliknąć na tak. Poza tym jest Ice... Spent stitching minor wounds, setting bones, doing the job of a talentless medical student in this filthy hole of a prison. Aktor gra postać, która chyba nie jest zbyt entuzjastyczna. Graduated summa cum laude, anesthesiologist, surgeon and chemist. A genius even among my peers. Wielu lekarzy tak się opisuje.
Najgorsza grupa zawodowa, z którą jak pracowałem w urzędzie, najgorsza grupa zawodowa to lekarze. Najtrudniejsi ludzie do rozmowy. Thousands of brilliant minds bound and burdened by morality, afraid to do what science taught us. Induce, observe, analyze. No brawo. Discover. This is how I found jakiś amerykański Mengele. Incredible mix of substances that our body produces when stimulated. Ja ci mogę opowiedzieć o substancjach, które powstają, gdy jesteś stymulowany. I will change the entire field of medicine forever. But where can a disgraced doctor find enough test subjects? Only in hell. In hell I found everything I need. Plenty of damned to operate on. Vicious demons. Willing to close both eyes in exchange for wicked favors. Tortury. Gentle of angels in the most torrid of places. Sister Anna. Now. I do zakład, że siostrę Annę to ekscytuje. Okej. Och, ta grafika. Dobrze, że to ostrzeżenie jest, że to demo. Aha, siostra Anna robi to w imię Boga. Laboratorium Dextera. Nałogowy gracz tak mówi, po czym umiera. Siostra Anna aż pędzi do roboty. O, to jest jakaś strategia. Pills here. Gdzie, a jak to zrobić tutaj? No pomysł na grę jest dość ciekawy, przynajmniej ja się nie spotkałem z czymś takim. Wyobraźcie sobie elementy gacha w tej grze. Jak potwornie okaleczone JPEG wylosujesz dzisiaj. I co, już? Zrobione? Aha, tu jest wskaźnik, okej. Okay. Plum, mikrofalówka doszła, albo wirówka do osocza. Jakie brzydkie wyrazy, Jezus, to już po moim kanale. Garbage day. Component i pills capsules. Pill capsules i component. Ok. Więc dobrze, że koleś ma drugi bieg przynajmniej. Dobrze, że tego komponentu mamy nieskończone ilości. Jest to bardzo realistyczne. Muzyka, czy tylko mi się wydaje, że muzyka nie pasuje do klimatu tej gry. Bardziej przypomina coś z jakiejś przygody fantasy. Niż do symulatora sadysty. Mamy je dać do... Gdzie ta winda może być? Winda towarowa, to wygląda jak coś takiego.
A może powinienem najpierw podnieść te piguecki. Oha, ale i tutaj mamy. Ruchy pajacu. No co jest? Aha, W. Ja naciskam strzałkę, moja wina. Jak te kobiety, no? Jak ona może mi w takim hałacie, w takiej... Powinna się Lukrecja nazywać. Lukrecja Borgia, haha. Tak, wykładowca porąbany rzuca kartki ze sprawdzianami, te, które spadły na podłogę, nie zaliczają. Jak minął panu tydzień? Bardzo dobrze. Grałem w Baldur's Gate 3, przyszedł album, który zamówiłem. Może jutro wrzucę zdjęcia, ale miałem przepięknego albumu. O, on umrze, haha, lol. Będzie spał w kostnicy, no mówiliśmy o Planescape Torment. Ten odwalił kitę. Jak w urdzi miokówko. Srażnie wziął. Tak więc, jeżeli chodzi o szybko, teleportował się. Już rozebrał go nawet, co ten strażnik? Szczerze mówiąc, przestaję czuć klimat tej gry. Jakoś, to chyba... Takie zbyt... Wiem, że to jest dziwne, bo ja generalnie gówniarskie edgy rzeczy nawet mi się podobają, ale to jakoś nie do końca. No szybciutko się przemieszczają, chyba teleportery mają jakieś poukrywa. Cmentarz, tu zawsze jesteś mile widziany. Ja bym powiedział, że obojętnie widziany. No ale pewne w życiu tylko śmierć i podatki. Szczerze mówiąc, zaczyna mnie nudzić trochę ta gra. Nie wiem, jakie są systemy progresji tutaj, czy to jest przygodówka. Chyba przypuszczam, że skoro jest kolejkowanie... kolejkowanie zadań, więc przypuszczam, że trzeba jakiś system uruchomić przerobu więźniów, coś takiego. Nie, dosyć. W tak edgy grze, jak cenzurują przekleństwa, to dla mnie jest bez sensu wszystko już. To nie interesuje mnie ta gra. Ostatnie demko na dzisiaj. Frog Monster. Co ja patrzę? Swoją drogą Pathologic dostałem w prezencie. Grałem z godzinę Pathologic 2. Niesamowity klimat, nieprawdopodobna sprawa. Chciałbym się w to wciągnąć bardziej, no ale nie pykło. Co to, Minecraft? FPS. Broń jest po lewej stronie.
Okej. Żabken. Lol. To w ogóle nic nie robi. Was? Za głupi jestem, by grać w tę grę, czy już? Aha, dobra, okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, nie wiedziałem, o co chodzi. Wdychaj. Co mnie tu żre jeszcze? Aha, to. Okej. Okay. By? To jakby ktoś próbował mówić po francusku. Wow. Te dźwięki to chyba sam deweloper nagrywał. Żabken. O shit. Krabem żeśmy się uleczyli. Kanibalizm, no inną żabę zeżremy. Nie, nie do rady. O shit! To chyba NPC jakiś. Mówi jak ten, Dog of Wisdom. Trzecia część Dog of Wisdom wyszła. To jest? Guzik. Aha, to są pointery. Żółty las, pewnie no, obsikany jakiś. No to, tak to wygląda. Można zbierać te syfy, co wylatują z nich? Właśnie. Niestety zaraz giniemy. Wszystko fajnie, tylko ja nie widzę, wesoło jest śmiesznie, ale ja nie widzę siebie grającego w to coś przez dłuższy czas. O, trochę lepiej, ale to w dalszym ciągu nie jest to. Zaklęcia? O shit. No tyle było z tego. Jakoś nie trafia do mnie ta gra, muszę przyznać. Jakoś nie. Rozumiem, że kogoś może bawić, śmieszyć, ale nie wiem, jakoś nie czuję. Nie czuję pociągu do tego. Gra chyba to usłyszała, bo postanowiła się zawiesić. Okej. Okay. Nie, to nie jest raczej gra dla mnie. Czy ja odinstalowałem to wcześniejsze, to Kinderman. Okej, chyba tak. Dobrze, no to jedziemy Final Fantasy VII Ever Crisis. Kolega Imban, pracownik Kagura Games przy okazji.
Kontroler nie jest wspierany. Mobilki. No jest gra też z żabą w tytule Frog Fractions. Ale to jest kompletnie inna para kaloszy. Czemu to się w oknie włączyło? Aż tak źle jest? Square Enix, szanowany prokonsumencki wydawca podejmujący racjonalne decyzje. Ściszymy. Ta gra chyba odniosła spektakularną porażkę na mobilkach? Znaczy nie wiem. Moje źródło, trust me bro. Tap to start. Wyższe rozdziałki nie ma, ludzie. Nie czytamy niczego. To tego Tetsuya Nomura nie rysował. Może to lepiej. Witam, screenshot szybko. Witam, koleżankę. Zobaczmy tutorial, bo nie mam po... Co? No okej. Okay. Tifa trochę zoptymalizowana chyba pod mobilki. No gra sama w sobie no paręset mega chyba miała. Musimy poczekać. Generalnie tak się zastanawiam, skąd się wziął mój hejt na Final Fantasy VII Remake. Podczas grania pierwszy raz było w miarę. Prawdziwy hejt mi się urodził, kiedy nagrywałem tę grę do Let's Playa. No, już, siup, jedziemy. Hoshi no inochi. Life stream wa arairu kiyoku. 知識感情を乗せ巡り巡る時に交わり時に離れ見たことのないものがたりを映し出す。テクストはどこにパスワードテクストのディアログ。ojej. Mobilki. Gimby nie znają. No to chyba rekord. Chyba w 5 sekundzie gry już widzimy Sephirotha. Sephiroth jest przeflansowany na wszystkie. Aha, okej, dobra. Ja wiem, że to jest normalnie bitwa z JRPG-a, ale... A co tam dalej?
To jest porównanie, które cały czas mam w głowie. Te wszystkie spin-offy, finali, finala 7 i tak dalej, to tak jakby ktoś wziął te figurki z postaciami i zaczął nimi zderzać w powietrzu. Jak małe dziecko, jak czy inny Tetsuya Nomura. Skąd się biorą te czarne pióra Sephirotha? Nie wiem. Z różnych części ciała Tetsuya Nomury chyba. Zaraz to rozpierdzielę, no. Dobra, spokojnie, bo to tutorial. Jedyną szansę, jaką chcę jeszcze dać spin-offom Finala 7, to Crisis Core Remake. Może pogram w Rebirth, bo prędzej czy później Rebirth, bo kiedyś będzie na PC-cie pewnie. Ale generalnie remake to tak mnie rozczarował. Asetta, czyli zdenerwowałem się od czasownika Asyry. Przebijamy limity. Chyba tyle tutorialu. Ale może kolega Tadeusz mi może mi powie, co, jakie tu elementy gacha mogą być, bo tak jak mówię, moje doświadczenie jest celowo przyzerowe z tego typu grami. Oczywiście trzeba otworzyć intro, żeby złapać gracza za nostalgię, jeżeli ma jakąś. Ale po remake'u chyba już w miarę jestem na te bezczelne sztuczki Square Enix na pewno trochę bardziej uodporniony. Zresztą ludzie, to 25 lat. Znaczy to nie są wzięte... Ale moment, te scenki są wzięte z remake'u. To nie są stworzone na podstawie gry. Nie są stworzone na potrzeby gry Ever Crisis, tylko ściągnięte z Final Fantasy VII Remake. No ale czego oczekujemy? A wiecie co, ja się pewnego pięknego dnia się wkurzę i zrobię albo ponowny Let's Play Final Fantasy VII na PlayStation 1, albo stream na żywo i tego. Bo drażni mnie to już. Drażni mnie to, co się dzieje. Nie podoba mi się to. Właściwie na przyszły tydzień nie mam demek do pokazania, chyba że się uzbierają. Ma być jakiś coś. Normalnie w intrze powinno mignąć ci światło i pojawić się napis Final Fantasy VII, ale tego nie ma i to gra jest daremna przez to. Ever Crisis. Okej, okay, no pierwsze kompilacje, w mojej opinii przynajmniej film Advent Children coś tam miał. Choćby kilka minut tego filmu było ciekawe. Pierwsze. Tam znak na niebezpieczeństwo. No, myślałem, że to jest coś bardziej bliższe oryginalnemu Finalowi 7 na PlayStation,
ale to jest bardziej, wygląda na jakąś poszatkowaną wersję remake'u. W każdym razie te wszystkie kolejne produkty Final Fantasy VII pochodne w mojej opinii są coraz gorsze. Może dlatego, że się uodparniam na nostalgia bait. Mobilki. A tu tapiemy. Okej, taki remake, jakby tak remake wyglądał. No, te ilustracje nie do końca mi się podobają. Ale to jest bliższe temu, co znam z gry. No, Wedge wygląda jeszcze gorzej niż zawsze. To jest osiągnięcie. Jesse z laptopem. Okej, to jest fajny szczegół. Nie rookie, tylko newcomer. Znaczy nie zamierzam płacić ani złotówki na tę grę, chyba że coś się niesamowitego wydarzy, bo nigdy nie mów nigdy. Nandemoya-san. Dobra, może przestanę na chwilę narzekać i skupię się na muzyce. No myślę, miałem cichą nadzieję, że kamera przesunie się tak jak w oryginale, czy w remake'u nawet by... Dobra. O, tu można sterować klawiszami. Niestety, to jest plansza przerobiona z remake'u, to nie jest plansza z oryginału. Znaczy, na początku Rush dostaje duży bonus do pierwszych losowań. To jak pierwsza partia narkotyków jest za darmo. A żeśmy go zaskoczyli. Enryo Shinai, nie miej wątpliwości. Okej. A kiedy dochodzi limit? Wtedy, kiedy... Okej. Geld. Ciekawe co to jest. Gil? Ale co to jest? Ciekawe co to jest za grawerunek. Aha, okej. Chyba wdepnęliśmy w gacza. Gra gacha fan service. No wiem o co chodzi. Właśnie to jest dla mnie chore. Mam takie uzależnienie gracz, to mi się bardzo nie podoba. To jest rzecz, która mnie przeraża w grach gacha. Właśnie to ci te sławne wieloryby, whales, którzy wydają, którzy się uzależniają od tego. To jest chore. To jest jak gra, jak hazard. Znaczy, może nie powinienem oceniać, bo sam mam, nie jestem święty, mimo niku, ale no...
I te gil są inne od 1000 gil, które zebraliśmy, albo to samo? Już jesteśmy tu? Generalnie czuję się tu bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, w domu. Znaczy, mój dom nie tak nie wygląda, ale bardziej znajomo się czuję na takiej planszy niż na tym, co było w remake'u. Podoba mi się szczegół, że tu Jesse ma laptopa własnego i tak dalej. To jest fajne. To jest jedna strona medalu. Druga strona jest taka, czemu mam grać w to, skoro mogę włączyć sobie oryginał? No, akurat znowu ta plansza bardziej przypomina remake niż oryginał. Muzyka. Zaczynają mnie kupować powoli tą grą. Mimo, że bardzo tego nie chciałem. Katazuke, posprzątajmy tu. Z jednej strony no, zaczynam się przekonywać, ponieważ widzę rzeczy, które są mi znajome. Z drugiej no, czuję się skrzywdzony po remake'u. Po pierwsze, po drugie to jest cholerna gra gacha, która jest stworzona po to, by wyciągnąć ze mnie pieniądze. Skrzyniunia. A znacie historię o tym człowieku, co wygrindował postacie do poziomu 99, nie wychodząc z pierwszego reaktora? Chyba 700 godzin to grindował. A co ciekawe, ten facet nawet nie lubi Final Fantasy VII. Nie grał dalej. Circle Master się nazywa. O, to jest fajna plansza. To jest ładna plansza. To jest ładne. Whatever. T
Tu zaatakuje nas Scorpion Guard. Wbrew samemu sobie zaczyna mi się podobać to. Chociaż no, w tym momencie muzyczka z bossem nie grała. Muzyczka bossem. Pierwsza muzyczka, pierwszy raz ten motyw muzyczny pojawia się przy Airbusterze. Dużo, troszkę ładnych parę godzin później w grze. Poczekajmy, niech to córę wyjdzie. On popierony ma tego. Proszę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to prawidłowo wy to wykonałem. Myślę, że tak, ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do giergacza. Jeżeli tu wejdą jakieś elementy, że muszę płacić za coś, żeby się dalej bawić, bo na razie zaczynam się fajnie bawić całkiem, to ja dziękuję, to wysiadamy z tego pociągu. Proszę. Okej. Okay. Okej, okay, to za... Okej, okay, dobra. Aha, nie, potrzebnie tego użyłem, rozumiem. Znaczy w tej chwili. Aha, czyli znowu stagger mamy. Dobra, to nie zabrało nam dużo. A to jest świetny pomysł. Kombinowanie limitów to jest coś jak może Tech Attacks z Chrono Trigger. To mi się podoba, to jest fajne. To jest ok, to jest świetny pomysł. Ham padnie chyba zaraz. No teraz włączył ten sigil, no pieron jasne. A, gestorben. Kaput. To zem na kekeda. Oryginalnego aktora japońskiego podkładającego go spod Clouda chyba wykopali za
zdradzania żony, czy coś takiego, czy generalnie wieloletnie życie w związku poza małżeńskim. No ale to jest Japonia dla was. Nigero. Kobieto. Jesse jest bardziej horny niż Hosho Marin. No szkoda, że ta sekcja jest trochę uproszczona. Niebieskie płomyczki, te nie płomyczki, tylko promienie na szczęście są obowiązkowe. O, red 13. To mi się nie podoba. A tak fajnie było już. Uczucia raczej mieszane. No tu jakieś znowu te syfy gacza wyszły. Nie wiem. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Fajne to było, ale to prędzej bym... Wielkiej różnicy nie ma. Wielkiej różnicy nie ma, gdybym obejrzał, jak ktoś w to gra i zobaczył to wszystko, bo no, interakcja moja jest raczej mizerna. Nie ma, nie wiem, ustawiania materii, nie ma... Progres wydaje mi się ograniczony albo spowolniony. O, perfidne marnowanie czasu. Świetnie, świetnie to ująłeś, też się z tym zgadzam. Gra jest poszatkowana, żeby testować twoją cierpliwość, tak samo jak mobilna wersja tego Dungeon Keeper. Może to bardzo jaskrawy przykład, ale no tego też nie lubię. Dokładnie, świetnie to podsumowałeś. Ja no nie za bardzo wiem o grach gacha, nie wiem za dużo, ale to bardzo dobrze powiedziałeś. Bezczelne sztuczki psychologiczne, żeby cię przykuć do gry, żeby cię uzależnić od niej, żeby wyciągnąć z ciebie pieniądze. Oczywiście, no, tak jak mówiłem, są gry, które no, traktują cię bardziej uczciwie, niektóre cię traktują no, jak zwykłe bydło czy wieloryba. No ale dobrze, dosyć. Kończymy to. Dajemy screeny i potem i tyle. Dobrze, nie będę grał Final Fantasy VII Ever Crisis. Jeżeli już, to może obejrzę, jak ktoś to przechodzi na YouTube, bo szkoda mi czasu i pieniędzy na tego typu epizody. Problem jest teraz natomiast następującej natury, pomijając już finale, gry gacha i tak dalej. W cudzy problem, nie problem. Skończyły mi się demka, przynajmniej takie, które można pokazywać na YouTube bez zarwania bana aż do końca świata. Tak więc nie wiem, co pokazywać za tydzień. Czy zacząć nową grę, czy jakiś filler, czy coś, czy tak jak zacząłem bredzić, może się po prostu odpalamy Finala 7 i jedziemy do czasu, aż się
zbierze 5-6 demek na Steam, które będę mógł pokazywać, bo to jest ten moment, w którym dotarłem do punktu, w którym nie ma więcej demek na Steamie. Ja nie mam ściągniętych demek na Steamie do pokazania ludziom. Tak więc będę się zastanawiał i zobaczymy, co to za tydzień będzie. Jutro, jeżeli chodzi o streamy, jutro o 21:00 drugi stream Final Fantasy Pixel Remaster. W niedzielę o 18:00 pierwszy stream z gry Inside. Pozdrowienia dla kolegi Wolfstara. Jeżeli chodzi o Let's Play, w soboty i we środy o 9:00 kolejne odcinki, kolejne plansze, kolejne segmenty Goblins 2. Czy po Goblins 2 będę jechał z Goblins 3, czy jakąś inną, może dłuższą grę, bo Goblins 2 to jest na w sumie 7-8 odcinków przewiduje ten Let's Play. Co będzie dalej? Jeszcze nie podjąłem decyzji. Wydaje mi się, że to będzie Goblins 3 z rozpędu. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie zapraszam na jutro, na 21:00, drugi odcinek, czy też drugi stream Final Fantasy 1 Pixel Remaster. Pierwszy stream, niesamowicie się dobrze bawiłem przy nim, dlatego nie mogę się już sam doczekać. Do zobaczenia i do usłyszenia przy najbliższej okazji.